Mariusz Maksymiuk, Radio Viper. Jestem na strzelnicy w Kobylanach. To też zespół dawnych fortów Twierdzy Brześć. Świetnie to wykorzystane zostało przez osoby, z którymi przedstawicielem będę za moment rozmawiał. Cześć, dzień dobry, z kim rozmawiam? Nazywam się Maksymilian Karmasz, jestem prezesem klubu trzeciego Kaliber z siedzibą w Maszewiczach. No właśnie, panie prezesie, to co widzę, jestem pod wrażeniem. Co trwa? Trwa szósty rodzinny piknik strzelecki. Jest to impreza cykliczna, którą organizujemy raz w roku. Impreza skierowana dla całych rodzin, nie tylko dla osób dorosłych, które chciałyby przeżyć swój pierwszy kontakt z bronią palną, tylko jest skierowana dla wszystkich osób, które chcą wziąć udział w tym pikniku, czyli od małych dzieci, po młodzież, po osoby dorosłe. Rozumiem, że w takim razie to jest jedna z tych imprez, gdzie no, tak naprawdę nie trzeba mieć pozwolenia na broń, a już przy okazji, przy wsparciu osób doświadczonych i z pozwoleniami można trochę postrzelać, rzeczywiście. Tak, wszystkie strzelania odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów. Na strzelnicy nie jest wymagane pozwolenie na broń do celów strzelania rekreacyjnego. Więc osoby dorosłe mogą sobie wziąć udział w strzelaniu z broni. Dla trochę mniejszych dzieci są przygotowane rozgrywki paintballowe, a dla tych najmniejszych są rozgrywki z Splitmaster. Opiszmy, panie prezesie, co widzimy w ogóle na placu? Kto was wsparł? Kogo możemy tu jeszcze spotkać? Z kim współpracujecie? Współpracujemy z bardzo dużą liczbą firm i organizacji. W największym stopniu wsparła nas tutaj gmina Terespol i gminne Centrum Kultury w Kobylanach. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, oczywiście. Ponadto, oprócz samego strzelania, tak, odbywają się gry i zabawy dla dzieci, gdzie każde dziecko, kiedy bierze udział w czterech konkurencjach typu udział w Speedmasterze, ścianka wspinaczkowa, rzut oszczepem na przykład, bierze udział w konkursie i jeżeli wykona wszystkie cztery zadania, nie jest tutaj jakiś czas czy punktacja, tylko po prostu wykona wszystkie cztery zadania, wtedy otrzymuje też swoje nagrody. Ponadto mieliśmy tutaj jeszcze wystawę sprzętu Straży Granicznej i Służby Więziennej, ale oni już nie pojechali, więc już teraz ich nie widzimy. Niedawno odbył się pokaz ratownictwa technicznego w wykonaniu Straży Pożarnej, a następnie odbyła się właśnie tutaj kąpiel w pianie dla dzieci i wszystkich. No ogólnie. Są takie czyste teraz, widzę. No tak, dzisiaj jest na pewno dzień brudasa, żadne dziecko nie będzie musiało się myć, łącznie ze mną. A cały czas rozmowa z panem prezesem, delikatnie przychodzimy, żeby pokazać państwu o ten tor tutaj, to też paintballowy. Tak, tak, to odbywa się, jest to tor dynamiczny, w myśl zasady strzelectwa dynamicznego, tylko odbywa się za pomocą pistoletów paintballowych. Trochę o samym stowarzyszeniu, o waszej grupie, o Kaliberze. Kogo zrzeszacie? Jak o was się dowiedzieć? Gdzie przeczytać? Gdzie was znaleźć? Wszystkiego, jeżeli ktoś by czegoś szukał, tak, to może się dowiedzieć na naszej stronie internetowej klubkaliber.pl, bądź dzwoniąc bezpośrednio do mnie, bądź do innego członka zarządu. Zrzeszamy strzelców sportowych, kolekcjonerów broni, miłośników militarii. Jesteśmy też zrzeszeni w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i w Lubelskim Związku Strzelectwa Sportowego. Organizujemy zawody wojewódzkie z obserwatorem z ramienia Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zachęcamy ludzi do posiadania broni, do użytkowania broni, do bezpiecznego posługiwania się bronią.